kilogramów, tak. Nie mogę podnieść. Co? To trzeba zapalić silnik. Oj, Boże, Boże. Ty chcesz na prawo jazdy iść? Ale ja nie na ciągnik, tylko na samochód. To na to samo. Nieprawda. Wysprzęgli, lewa noga. Nacisnąć. Lewa. Siano, tak nacisnąć. Nacisnąć. No, nacisnęłam. To pojedziesz. Musisz tak skręcić koła w lewo, żeby on stanął nie z górki. No kręć. No i naciskaj i jedź kawałek. Kurwa, jakie ciężkie. A to nie jest lekkie. Co robisz? Dobra. Znajdź luz, to znaczy... nie, wyciśnij sprzęgło. Wyciśnij sprzęgło, tak. I lewarek trochę do siebie. O, dobra. I teraz zobacz, czy jest luz. I troszkę do góry z powrotem. Tak, i teraz ma się chodzić tam i z powrotem ma się ruszać. W lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Rusza się, dobrze, jest na luzie. Teraz, proszę pani, tu jest taki myk. O, tu rękę przyłożyć. Nie drzeć, to się obróci do mnie. Najpierw troszkę, a potem będzie rozrusznik. Tylko daj troszkę gazu ręcznym po prawej stronie, gwoździem, tak, do siebie. Nie, gwoździem do siebie. Tak, o. Dobra, potem trochę cofniesz. I teraz popatrz się. Tu weźmiemy dalej. No weź tu rękę dalej. O, nie zaskoczył. Jadę! Nie, jeszcze na razie nie jedziesz, na szczęście. On stoi, tak? Chcesz podnieść z prawej strony koło tyłka, masz taką dźwigienkę. O, o, o. Do przodu. Do przodu. Jeszcze, jeszcze. I teraz do jeziora. Jedzie do góry? Nie, z tyłu. Z tyłu czy jedzie do góry? Do jeziora, do jeziora. Nie. Tak, i do jeziora. Teraz powinno podnosić się do góry. Podnosi się do góry. Popatrz się do tyłu. Podnosi się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podniosło się? No to dobrze, to teraz puść to wszystko i niech sobie będzie. Teraz pojedziesz na miejsce ty. Rozumiesz? To znaczy, naciśnij sprzęgło mocno i stań na tym i nie wolno ci tego puścić. Nie wolno ci tego puścić, ja ci zmienię na terenowe. Bo jak puścisz, to mnie przewieziesz. I teraz masz jedynkę terenową, to jest zgodnie z twoimi umiejętnościami, możesz jechać. Brawo! Popatrz, jakiego ty kloca wiezie z tyłu. Siekiera spada. A i co teraz? Nic. Zgasić. A jak się tak, pali? Do przodu. Co? Tak. Zejść, podnieść siekierę. Położyć na kuwecie. Boże. Współczuję instruktorowi, który będzie prowadził z tobą jazdę. Jesteś na biegu. Sprzęgło i zapalić. Nie tym, no tak, troszkę gazu dodaj, tak. Dobra, starczy. No i teraz tutaj tą dźwigienką, proszę pani, nie tą. Tym? Nie tym. Tym? Tą, gdzie zapalałaś. Razem ze mną. Tu, ale trzymaj sprzęgło, bo mnie przejedziesz, tu. A tym? Tak. I to gdzie? Do góry? Najpierw się zapali czerwone światełko. Spróbuj. No. A teraz jeszcze dalej i zaskocz. Dobra, puść. No i puszczaj sprzęgło i jedź. Tam pod tą wierzbę.
Śmiało. Ja idę na kawę i nim dojedziesz, to akurat. Jedź, nic ci nie poradzę. Dobra. I wstaje dzień, wstaje dzień. Trochę jawa, trochę sen. Nowa chwila, nowy czas. I będzie można kolejny raz. I raz, i dwa, i raz, i dwa. A nawet trzy, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni. Bo jeszcze można, jeszcze się da. Przynajmniej raz, a może dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa. A nawet trzy, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni. Bo jeszcze można, jeszcze się da. Bliżej wieżby, bliżej wieżby. I w górę, w dół. Czasami. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Brawo, brawo. Teraz masz opuścić kuwetę, czyli tak, do pod siedzenie i do tyłu. Ta dźwigienka, pod siedzenie i do tyłu. Brawo! A teraz rozładować kloca i przeciągnąć pod wierzbę. Nic, tam nic nie potrzeba robić, on cię nie odjedzie. No, rozładować i tyle. Próbuj. Uwaga na nogi. I dobrze, żeby do jeziora się nie pokulał. Dobra, ja zaraz przyjdę, to ustawimy siadaczkę. Brawo. Brawo. O.